Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i dziś przyszedł czas na długo oczekiwaną znowu moją ulubioną serię, czyli Lumpex Fałsieciówka. Dziś znów nietypowo, z tego względu, że Lumpex Fałsieciówkę nagrywam z Mini Majkiem. Mini Majk się tutaj zaraz pojawi, nagrywamy dzisiaj wersję męską. Jeżeli jesteście ciekawi, gdzie właśnie ten oto człowiek kupuje swoje ubrania, to dzisiaj się o tym dowiecie. Dzisiaj sprawdzimy, czy jest taka możliwość, żeby na Mini Majka znaleźć rzeczy w lumpeksie i teraz porównamy, czy znajdziemy lepsze w lumpeksie. Czy gdzie? A się wypsikać, bo nie. Czy w lumpeksie, czy w sieciówce. Postaramy się. Na jakieś sieciówki idziemy? Hajem, bo tam jest. Fajne. Tak, i tam. Cienne jest. Tam właśnie rzadko chodziłam, dlatego nie jestem teraz zorientowana, co mogę się tam znaleźć, ale to mogłoby być wyznanie. Ale na przykład w H&M uważam, że znajdziemy fajne rzeczy, bo tam są fajne i tam są też te basic. Jak nie znajdziemy nic fajnego, to znajdziemy jakieś basicowe rzeczy. Więc co, idziemy do H&M? Ostatni męski odcinek był z Karolem, to poszliśmy do Zary. Dlatego dzisiaj będzie trochę inaczej, więc pójdziemy do H&M. A H&M właśnie na męskim dziale są często jakieś fajne rzeczy. Jeżeli taki odcinek Wam się podobał, to oczywiście zostawiacie łapki w górę i co? Potencja i lecimy. I subskrypcja. No dokładnie. Subskrypcja. A dziś będzie towarzyszyła nam jeszcze Marta, więc ewidentnie będziemy mieć podwójną pomoc. Będziemy mieć pomoc Mini Majka, dla którego będziemy szukać ubrania. No i jeszcze Marta. Więc będzie ciekawie. Chodźcie, chodźcie. Majka, jak tam? Jakie swoje podejście do zakupu? Myślę, że coś znajdziesz? Dobrze, no coś znajdziemy. Mamy stóweczkę, lecimy je wykorzystać. Wchodzimy kurna, za stówę. Second handu. Za stówę te... Kurna, wszystko w kurie. Może. Zwykła taka. Ładna? Zwykła biała. Fajna. 8 zeta. 8 ziko. O, pokaż. Fajne, nie? Na przykład białej koszulki. To nie wiem, czy się zmieścisz. Jak to? Ja jeszcze nie ogarniam twojego tyłka. Gdzie ty się zmieścisz, gdzie nie. Ale weźmy dużo, żeby potem móc odkładać. Odkładamy je tu. O, może ogroniczki jak ja. Albo takie. O, a te? Takie trochę bardziej elegancko. Z gapa. A co, to spódnica. Zobaczcie, Michael jest przede mną już. Michael to już buszuje sam. Tak, jest niego mały. No. My dalej szukamy. Marta znalazła fajne spodenki, tylko teraz zależy, czy dojdziemy rozmiar. Mamy o tyle utrudnioną sytuację, że z tym rozmiarem będzie ciężko i faktycznie jak już są jakieś rzeczy, to takie typowo błaskowe, bo rzeczy dziecięce są często takie kolorowe. Ja zauważyłam, że Michael ma dużo rzeczy takich sportowych. Ja bym też chciała, żeby móc go ubrać też trochę tak na elegancko. Michael, to się zmieścisz czy nie? Takie, wiesz, eleganckie, nie? Ale nie wiem, czy ci się zmieści tu pupka. Ło, jakie adidaski, jakby Michael się w to zmieścił. No pa, teraz jest adidasa. Powiem ci, ja się dobrze bawię jak na razie. Teraz mam trzy eleganckie pary spodni i po prostu patrzymy, jak on to ubierze i to będzie dobre, to ja jestem po prostu zachwycona, bo chciała go tak na elegancko ubrać. Standardowo ekipa będzie zgadywała, które czy są z Lumpexu, a które są siedzi. To już mam. O, Majka tu jakieś. Hej, mama. Dobry, ale może cię. Fajne, co? Zaraz ci pokażę, nie pokażę. Teraz lecę z kolejną częścią ciuchów. No ale naprawdę, to jest nie lada wyzwanie, żeby to znaleźć na Michaela. Zdecydowanie baby mają łatwiej, powiem ci, Michael. A tu masz taką białą wersję jeszcze. Biorą sobie sukienki i tak dalej, a ty masz tak, utrudnioną sytuację z tego względu, że musisz trafić rozmiarem. Na tych, wiesz, dziecięcych rzeczach są jednak takie czasami niepoważne rzeczy. Marta poszła chyba na wydział. Kupmy to dla Adwina. Okej, widzę was w kolejnym odcinku. O, Michael, no coś tam jest. Nie no, znalazłam kilka rzeczy, znalazłam też kilka koszul. Co jest fajne, że właśnie koszule takie eleganckie można mu tu fajnie znaleźć. I naprawdę dużo tych rzeczy. Gigant kupa ciuchów i zobaczymy teraz. Pójdziemy do przymierzalni i co? Michael będzie przymierzał, będzie mówił czy tak, czy nie. Ja trochę tego wzięliśmy. Wydawało mi się, że jest tego mniej. Michael, coś mam dla ciebie. O, jest. Ciepła, co? Ale fajna. Nie za mała, nie za duża? Mi się wydaje, że jest okej. Okay. Serio, mi się wydaje, że jest okej. Okay. Mamy pierwszą rzecz. To jest za duża, bo jeden rozmiar czy tam dwa. Aha, no. Cztery, to pewno jest podkłada. Dobra, kolejne bluza. Z H&M, a my dzisiaj robimy H&M. Śmiesznie, H&M i H&M. Mała? No to do tego. Chyba nie będzie na spokoju, ale je obetniemy, je podwiniemy, zapośniemy. Obciąć trochę zwiększyć, tak. Żeby no. Jak to jest, no. No, też mi się wydaje, że tu. Dobra. Teraz mamy tak, koszula. Bo ci się w mięśniach zmieścisz, nie? No właśnie.
to jest na... bo ty masz bicki do duża. Tutaj Marta ci znalazła taką koszulkę. Fajna? Bierzemy. Git. Aha, mi się podoba. Ci, fajna. Mi się naprawdę podoba. Do tych szarych spodni, do tych czarnych, szarych, białe koszulki i takie, te, i te spodnie. No zobaczcie, biała, biała koszulka nie ta, to i to. Mi się podoba. Dobry, bierzemy. Ta jest fajna, Majka, tutaj dobrze ci wygląda. Naprawdę, tutaj dobrze wygląda. No, bierzemy to, na pewno. Ale co, coś nie zmieścisz? Czy mój styl? Nie, to jest za mała. Moim zdaniem to będzie lepsza. Przymierz to jeszcze. To wydaje mi się, że będzie lepsza. No. Luźniejsza, taka wiesz, swobodna. No, naprawdę, ta jest git. Jest, dobra. Popraw sobie włosy i chodź już tą koszulkę, a nie teraz. Ale w sumie ja sobie poprawię w cociu. Ta jest git. No, ta jest fajna. Dobra, ale wiecie, co wam powiem? Wydaje mi się, że dużo rzeczy znaleźliśmy mimo wszystko, nie? A zobaczymy, czy Michaelowi uda się kupić jakieś spodnie, bo na razie wszystkie te koszulki są super na niego i naprawdę bardzo dobrze wygląda, ale jednak ten problem z spodniami jest. Zobaczymy, czy teraz uda nam się znaleźć takie spodnie, które będą na niego pasować. O, no i lub. No i co? I wiesz, my je zrobimy botąd. My je zrobimy botąd, podwiniemy je i zaprasuję ci je. Tak? No, będą fajne, do białej koszulki. Elegancki, kozak. Przecież to można tylko skrócić, patrz. To nie chcesz krótkich, wolisz długie? Nie, uważam. No możemy też zrobić ci długie, nie? Długie coś było spodnie. No, długie też. No i gitarka, znaleźliśmy, topiona. Mamy to. Git. Mieścimy się, sam raz. Elegancko weźmy wszystko. Dawaj do kasy. Zobaczcie, wyszliśmy właśnie z Lumpexu i tam znaleźliśmy, powiem wam szczerze, że rzeczy za 90 zł. I znaleźliśmy... 92 zł. 92 zł i kupiliśmy wszystko, co było dla Michaela dobre, co mu pasowało, co mu się podobało, więc ja jestem bardzo zadowolona, bo szczerze mówiąc, jak tam weszłam, to myślałam, że serio nic nie znajdziemy. A jednak udało się coś znaleźć, nawet spodnie, czego się bardzo cieszę. Mamy to, gitara. Jeszcze Marta ci znalazła koszulkę na siłkę. Widzisz? Widzisz? To się nazywa wsparcie. Teraz lecimy do sieciówki, czyli pojedziemy do galerii, do H&M. No i zobaczymy, czy tam właśnie uda nam się też znaleźć coś ciekawego. Jesteśmy już w galerii, teraz lecimy do H&M na zakupy. Tam mamy do wydania 100 zł. Zobaczymy, co kupimy dla Michaela. Dawaj, idziemy na dziecięcy dział. Dobra, witam, jesteśmy w raju. Witam w moim świecie. Kraina Majka. Dobra, teraz co, Michaelos? Lecimy po kolei. Najbardziej z garderoby, co byś chciał? Czego ci brakuje w swojej garderobie? Spodenki mogą być. Spodenek. Stawiam spodenek. O, fajne. Chłopie. No. Vera, dwie koszulki idealne. Tak, dokładnie. Trzymaj, Michael, jak coś znajdziesz ciekawego, zbieraj. Ja też. Jaki ty masz rozmiar, Michael? 1,40 m, a ty z 1,46 m. No dobra, teraz ja mam zadanie znaleźć Michaelowi coś fajnego, wiecie, takiego coś na lato, w czym będzie mógł chodzić, bo Michael sobie tam, wiecie, znajdzie ten swój styl, będzie sobie tam szukał, a ja chcę znaleźć coś wyjątkowego. Chodźcie, zobaczymy, czy coś znajdziemy. Bo na przykład ja bym go widziała w jakiejś takiej eleganckiej koszuli, bardzo mi się podobają te rzeczy. Obsturówkę chciał. Na przecenie są, to możemy wziąć kilka rzeczy. To jest 152, 146, 140. Idealnie. Patrz, fajne jeszcze takie podwijane dla Michaela, zarobiście. Jej, znalazłam coś ciekawego, fajnie. Dwa warianty kolorystyczne i teraz tak, to do białej koszulki, to do jakiejś też białej koszulki, kozak. Albo nawet to do czarnej, a to do białej. Idealnie. Co masz, Marta? Takie czarne. O, no nie wiem, fajnie. Tam patrzyłam na takie bardziej dresowe, ale nie wiem, czy Michael w ogóle fajne takie nosi. Ale właśnie fajne takie. On właśnie chyba chce takie bardziej eleganckie, no, tak dresowe. Tak mi się tak wydaje, bo tak powiedziałabym, Michael tutaj sobie jeszcze mam tak rzecz. Uj, tu masz nawet szare z takiej przerwacami, no. No, weźmy mu je. Marta, znajdź tamte i ja znajdę ten. No dobra, tych nie ma rozmiaru, wezmę rozmiar mniejszy. Lepiej chyba postawić na spodenki, nie? No. Nie? No, tak bym postawiała na spodenki. Bo zobacz, one są na przykład za 40 zł. To jak weźmiemy nawet dwie pary, no to super, już mamy dwie pary spodenki. No serio, nie spodziewałam się, że znajdziemy tutaj. A tam masz na kąpiel, chodź, Radosław. Kurde, tylko pewnie będą za małe na niego. Ale gdybyśmy mu takie nałękowe na wasy znaleźli... Ej, no superowe to. Ej, byłoby super. A patrz, jakie są tam. Patrz, jakie te. Boże, to nie rozmiaru. Ale nie ma 140 w ogóle. Z Werką na zakupach jesteśmy i już się bawimy. Zaraz znajdziemy kąpielówki i się w nich wykąpiemy. Jo. Czy to? Czy dobrze? Jaki eleganci. Dobra, Majka się rozbiera, a my lecimy do przymierzalni. Sungi? No. Fajne, ale nie za ciasne? Ciasne jest Majka chyba. No. No ciasne te. Przymierz inny, większy rozmiar. To jest 140, musimy mieć 146.
No ale fajnie. Białe. No te białe są super. Super racje. I to jest mniejszy rozmiar. Białe mniejsze, bo nie było 130 centes. No i co? Te czarne też są dobre, tylko trzeba podwinąć, nie? To są te same co tam. Są te same co białe, nie? I co? To jest już 140. No. I które lepsze? Ale te są dobre, czy są na ciebie trochę większe? Czy gdzieś mniejsze? Te są trochę większe. I te wolisz te, czy tamte białe? Te białe. No, to weźmy te na przykład mniejsze od białe są idealne. No, białe są git, fajnie. No, właśnie tak mi się wydawało, że one będą super wyglądać. Te są fajne, spoko. No, te też są git. Ale te dziury mi jakoś nie siedzą. Tak trochę wyglądam z daleka, jakbyś był uciapany. No, nie siedzą mi się. No, dawaj dalej. Najbardziej siedzą białe. No i czarne jest, nie? Tylko czarne musiało być. Czarne muszą być mniejszy rozmiar, nie? No. Tak jak białe. Dobra, i jeszcze, jako że te bierzemy białe i czarne, weźmy jeszcze jakiś kolorek. To co, większy wziąć kremowy? Tak. Czy parę spodni weźmiemy po prostu i no, tyle. No i kremowy, nie? Dobra, no to będzie tam spodni jak ulał teraz. Ale bardzo się cieszę, że znaleźliśmy dla Majka tej spodenki, bo właśnie faktycznie Michael miał ostatnio tak, że właśnie chodził w tych spodenkach takich, że nie mógł dla siebie znaleźć. Miał takie, wiecie, tu dresowe, tu jakieś tam. I potrzebne były takie solidne, Karolina, fajne, czarne. Dziękuję. Dzięki. Białe, czarne spodenki, więc pani cieszy się, że znaleźliśmy je i teraz szukamy większego rozmiaru. Z tych kremowych, czyli tu jest 140 i w ogóle jak trafiliśmy, że są w ogóle na przecenie jeszcze, więc stwierdziłam, że przekroczymy budżet, będzie to 120, żeby Michael właśnie miał 3 pary spodenek. Elegancko. Dobra Michael, zakupy udane, teraz lecimy do kasy lecimy. I lecimy do domu. Wyszliśmy, mamy zakupy i co, teraz lecimy do domu ekipę, żeby nagrać reakcję chłopaków. Zobaczymy, Karol dzisiaj nagrywa odcinek, w którym 24 godziny spędzę na basenie, także pewnie tą reakcję chłopaków nagramy na basenie. Dobra, lecimy do domu. Jesteśmy już w domu i są z nami chłopacy, zobaczcie, którzy pomogą nam sprawdzić, które chłopcy, rzeczy... Raderowcy. Które rzeczy są z sieciówki, a które z lumpeksu. Będziecie zgadywać, standardowo. Powiem wam szczerze, że spodziewałam się, że niczego nie znajdziemy w lumpeksie i się zaskoczyłam. Serio, i Michael chyba też się zaskoczył, bo na początku szukaliśmy, że jest naprawdę 20 minut grube i nic nie było. Tego już takie... Nie znaleźliście lumpeksu. Proszę? Nie znaleźliście lumpeksu. Nie znaleźliśmy rzeczy w lumpeks, w jakim byłem. Udało się coś znaleźć, czego jestem bardzo zadowolona i teraz tak. Na pierwszy rzut leci taka koszulka. A to jest... a co porównujemy? A jaka sieciówka? Lumpeks V z hajem. To jest w hamie, a co jest w lumpeksie? Tak, co jest w hajemie, a co jest w lumpeksie. No jaka piękna metka. Piękna, nie ty. Jakby fajnie się bijecie z tymi komarami. Nie, no to... Kurczę, ja kojarzę ten znaczek na dole, skąd? No, skąd? No, mi się też wydaje, że kojarzę. Nie wiem, skąd to kojarzę z tego, z lumpeksu. Może z hajema. No dobra, no to głosujmy. Christopher. Sieciówka. Ja też jestem za sieciówką. Lumpeks. O nie, o najgorzej, bo chciałem się zasugerować większością. No, bez sensu. To co? No nie wiem, no, to będzie... Lumpeks. To jest, moi kochani. Lumpeks. Nice. A, jest. Ten mnie zmylił tym znaczkiem, dzięki Karol. Dawaj, odkrywam go z tego wiosła. Nie, no ja mówiłem, że znaczek trzeba się lubić. Teraz mamy drugą koszulkę, zobaczcie, taką. No. Zwykła biała koszulka. Teraz Karol. Teraz ja. Dobrze, to będzie... No, dawaj. To będzie... Boże, ile on wybiera, komar nas zwiedzą. To jest trudne. Nie jest. No jest. Sieciówka. Lumpeks. Ciężko coś powiedzieć o białej koszulce. Lumpeks. Lumpeks. To jest... Lumpek! Myślałem, że tak... Teraz tak, spodenki. Czekaj, bo ja muszę z tym wprawnym okiem, sprawnym. Sprawne masz około. Wprawionym okiem dojrzeć tutaj szczegółów. Ja powiem, że jest to lumpeks. Kurde, jakieś takie ładne na lumpeks, no ale niech będzie lumpeks. Lumpeks. Muszę dać sieciówkę, nikt nie dał. Jak nie dasz sieciówkę, to ja morgnę. Nie, no nie zmienię. Nie, no lumpeks. To jest? Lumpeks. Ale Michael, jak nie. Lumpeks. To było w miarę łatwe. Ale zobaczcie, jak Michaela styl się teraz zmieni, jak będzie się pani ubiera. A, jeszcze wieszak z rezerwatu. Jezu, myślałem, że tam widzę logo, już chciałem być taki przebiegły. No ja kiedyś byłem tak przebiegły i zgadłem wszystko, bo Maria wieszaków się pozamieniała. Ale powiem, że trudno macie. Trudno. Dobre rzeczy macie. Sieciówka. No. Sieciówka? Lumpeks. Nie, lumpeks mówię, lumpeks, zmieniam. Nie możesz. Zmieniam, bo no przecież dobra, nie ma teraz sezonu zimowego. No właśnie, to sobie pomyślałem, jak to powiedziałeś. Czemu im odpowiadasz? No to co? Lumpeks. Tak samo, no. Lumpeks, moi drodzy. Ale ja też o tym, ja właśnie takie miałem rozkminę, że za ciepła rzecz jak na ten okres, nie? Serio takie rzeczy H&M sprzedaje? No. H&M właśnie ma takie ma rzeczy. Takie ma, to jest takie typowe, to jest takie typowe. Dlatego to jest ciężkie. No ja powiem H&M. Ja nie, lumpeks. Sieciówka. Sieciówka. To jest H&M.
Ha! Wszystkie punkty na razie mam. Ja na razie 3 na 4. Nice. Może to jest znawcą HM-u. O, ładne. Od kolorów Wika Łukasza. No. Dobra, się wtrąbę, ja brałem ja swoją opinię mam. No. Okej. Okay. No to ją powiedz. Ja teraz, Karol. Lumpek, lumpek. Patrz, jak mnie wąż tu ubrę z przybuchu. Lumpek? Patrz, co? Lumpek? Lumpek? Lumpek, z frizu. Wszyscy lumpek? Michael, powiedz. To jest. Lumpek. Teraz mamy takie spodenki, uwaga. Czarne. O, ja jedna dusza, jedna krótsza. Tak, bo pokazuję wam również rozwiniętą. Żebyście nie mieli żadnych ewidentnie tutaj. Wersja skrócona i wersja normalna. Dokładnie. Dobra. Nie, to będzie, pokażę się. Sieciówka. Dla mnie sieciówka. Łuki? Pokaż, pokaż, zatrzymaj. A kto teraz mówi? Ja? Ja zaczynam sieciówka. Christopher. Sieciówka, sieciówka. Zatrzymałem je. No, powiem sieciówka też. Ja też. Ja bym lumpek. Lumpek, bo tam jest tajemnicka. To jest! Haje! No, ale Maka, umieram go w tej kwestii. Bo jakby kupili dwa razy czarne spodenki, w tym tak się... Nie mogę zaprzepaścić tej pasy dobrej klawiatury. Ja? Towarzyszy. Ile masz punktów? Karol, co tu widzisz ciekawego? Jaki to jest chleb? Albo jaki to jest lumpek? To jest... to jest. Lumpek. A ty! Lumpek. Dla mnie... Lumpek. Nie mogę zobaczyć poprzedniego, nie? No. A mogę z tyłu zobaczyć? Nie. No to lumpek. Sieciula. To jest haje. Nice! No i ostatnia koszuleczka. Taki bym nie kupił gag potem. Ostatnia rzecz, którą Michael będzie miał na siłowni. No, taka sportowa. I ma jakiś nadruk jeszcze na ramieniu. Nie? No tak, ale to nie musisz chować. Właśnie muszę brać. Nie, to musi trzeba schować, no. Nie, nie musisz. He? No, serio. Czyli lumpek. Ja może już podkreśliłem. Teraz tam by jakaś przekmina, że niby nie usłyszałeś, a w zasadzie usłyszałeś. No teraz to już nic nie wiem. No! Lumpek. Ale wydaje mi się, że ten... Kolej? Lumpek. Nie no, lumpek. Nie wydaje mi się, że miał takie... To jest lumpek. Jest. Ale jeszcze mu chciałem schować. No ale jak oceniacie? Wydaje wam się, że kupiliśmy fajne rzeczy, czy fajne. Nie? Fajne. Mi się podobają. No, znaleźliśmy 3 pary spodenek dla Majka w H&M. Serio, wreszcie Majka, będziemy teraz codziennie miał pary spodni i będziemy sobie do wszystkiego dobierać. Więc... Nie wyglądają te rzeczy w ogóle na lumpaksowe. Co nie, ale ta fajnie. Ta ostatnia tylko. Dobry ta ostatnia, prawda? No, no. Tak, ale to stricte stwierdziliśmy, że to Michael będzie miał po prostu na siłowni, na treningu. Fajnie, zobaczymy ile kto miał najwięcej punktów. No to zbliżasz się, Christopher, no. Do lumpaksa, sieciówka, ewidentnie. Ja się tylko na pierwszej skułem. Dobrze, dobrze. Musisz Krzyża wziąć, bo Krzyż to jest taki niedowiarek, on mówi, że w lumpaksach nic nie ma. Tak? Do Krzychu, podobno jako wygrana jest twoja możliwość skoku na jednorożca z tej strony. No nic, dobra, jeżeli taki odcinek wam się podoba, to oczywiście zostawiacie łapki w górę i nie zapominajcie o subskrypcji mojego kanału. Przycisk macie tutaj, także klikajcie i bądźcie na bieżąco. A my się już z wami żegnamy razem z chłopakami i co, czekajcie na kolejne odcinki z serii Lumpek Stał Sieciówka. Trzymajcie dobra, się. Cześć! Marta też była tutaj. Ej, no. Cześć Marta!